Dzień dobry Państwu. Dziś zainspirowani niektórymi negatywnymi opiniami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, także komentarzami, jakie piszecie Państwo pod naszymi materiałami, a także planowanymi zmianami na rynku urządzeń grzewczych, które prędzej czy później dotkną każdego z nas, a które z pewnością spowodują, że pompa ciepła stanie się powszechniejszym w kraju źródłem ogrzewania budynków, wyjaśnimy sobie kilka mitów na temat pompy i spróbujemy niektórych z Was oswoić z tym urządzeniem, które nie jest ani tajemniczym perpetuum mobile, ani czymś relatywnie drogim, ani żadnym spiskiem, który ma na celu wydrenowanie waszych portfeli. Istotnie pojawiają się opinie, którym nie mamy prawa nie wierzyć. O dużym zużyciu, znacznie przekraczającym prognozy, o horrendalnych rachunkach za cały sezon grzewczy, o tym, że w cudzysłowie namawiano mnie, a za węgiel płaciłem dużo mniej. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Jakie są powody tego, że część społeczeństwa twierdzi, dosłownie otrzymaliśmy taki komentarz, że pompa ciepła to wynalazek szatana? Są dwa, tylko dwa powody niezadowolenia użytkowników pompy ciepła i tego irracjonalnego strachu zbudowanego na opiniach tych niezadowolonych. Proszę Państwa, znacie powiedzenie, że okazja czyni złodzieja? Tutaj oczywiście w znaczeniu metaforycznym. Kilka lat temu rozpoczął się w Polsce boom na pompy ciepła. I było to późno, bo samo urządzenie ma historię sięgającą XIX wieku i rewolucji przemysłowej, więc gdyby sam zamysł działania wymiany ciepła między dolnym a górnym źródłem był, jak niektórzy twierdzą, nieekonomiczny i nieefektywny, to już dawno zaniechano by produkcji tych urządzeń. Do rzeczy. Unia Europejska dofinansowaniami, ale także naturalne w społeczeństwach Zachodu wygodnictwo, mało osób wspomina, że pompa jest przede wszystkim ogromnie wygodna w porównaniu do paliw kopalnych, wykreowały popyt na te urządzenia. Podaż zapewniana przez Niemców, Szwajcarów, Japończyków i tak dalej była dla niektórych nieakceptowalna cenowo, więc zaczęły się romanse, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, z urządzeniami chińskimi. To absolutnie nie jest atak na Chiny, proszę słuchać dalej. Wymyślono programy dofinansowań dla Europejczyków, u nas czyste powietrze. Wielu głupio mądrych wpadło zatem na pomysł. Zaimportujemy z Chin tańsze jednostki, wciągniemy je na listę dofinansowań, ludzie je kupią, a nam zostanie więcej w kieszeni. To nie jest ich wina, tak działa biznes. Tu robimy wtrącenie. Czy do tej pory nie zastanowiło Państwa, że ani ja w tym monologu, ani nikt w postępujących procesach, które wymieniłem, nie zapytał o jakość? Idźmy dalej. Na liście ZUM, czyli liście dofinansowań, przez ostatnie dwa lata znajdowały się obok siebie jednostki japońskich potentatów, jak i chińskich no-name'ów. I tu będzie najlepsze. W dokumentacji technicznej te chińskie no-name'y miały często podobne parametry. Nikt nie zapytał, jak się znalazły na tej liście. Ano znalazły się na zasadzie deklaracji producenta. Deklaracji. Deklaracji. Powtarzam po raz trzeci, żeby wybrzmiało. Niepotwierdzonej żadnymi niezależnymi testami. Efekt? Ludzie rzucili się na pompy, no bo przecież takie same, a dużo tańsze. No właśnie, nie takie same, o czym przekonali się w trakcie eksploatacji i idą ze swoją negatywną opinią w świat. O niekontrolowanym procederze w handlu pompami ciepła i ich obecności na rynku dofinansowań robiliśmy osobny odcinek. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym, jak nabijano w butelkę, zapraszamy, link tutaj na górze. Podkreślamy jeszcze raz, jesteśmy zwolennikami wolności. Jeśli ktoś chce sobie kupić chińską, nieprzetestowaną i później na przykład wymienić, jego wybór, może i dobra droga, czemu nie? Nasz sprzeciw dotyczy tylko i wyłącznie zrównania w dofinansowaniach pomp przetestowanych z potwierdzonymi parametrami i pomp nieprzetestowanych, to tyle. Ten problem jest dla Państwa rozwiązany. Urzędnicy wreszcie się za to wzięli i ci, którzy na przyszły sezon grzewczy zechcą kupić pompę z listy ZUM, mogą być pewni, że ta pompa przeszła testy potwierdzające parametry i uzyskała akredytację niezależnego laboratorium. Powód drugi. Dla ilustracji będzie komentarz z naszego kanału. Proszę bardzo. Powód drugi, czyli wciskanie tego urządzenia każdemu, kto posiada dom. Nikt nie pyta, jaki ten dom jest. Do szewskiej pasji doprowadzają nas reklamy na Facebooku, typu zostaw kontakt, wycenimy ci pompę i załatwimy darmową termomodernizację. Jak to wycenicie? Po profilówce na Facebooku? Trochę też jest Państwa winy w tym wszystkim, proszę się nie gniewać. Zdaję sobie sprawę, że ludzie starszego pokolenia są bardziej ufni, co będzie wielką zaletą w niebiosach, ale tutaj na ziemi trzeba posiadać także instynkt samozachowawczy. Dlaczego za ogrzewanie węglem czy pelletem płaciła pani, pan mniej? Dlatego, że te surowce były tańsze niż prąd. W momencie zainstalowania pompy w miejsce kopciucha zapotrzebowanie grzewcze na dom się nie zmienia. Jeśli dom jest, kolokwialnie mówiąc, durszlakiem, to ciepło ucieka z niego tak samo, ale rachunki były niższe, bo poprzedni surowiec był tańszy. Dlatego pompa nie nadaje się do ekonomicznej pracy w każdym budynku. To dlatego dofinansowania, programy dotyczą i są przyznawane na termomodernizację, a nie tylko na wymianę źródła ciepła. Niektórzy importerzy skarżą się, pompy zalegają nam na magazynie. My się nie skarżymy.
A to może dlatego się nie skarżymy, że świadomie dobieramy i uczulamy naszych partnerów i instalatorów, serwisantów, żeby nie wciskali tych pomp wszędzie. Żadna tajemnica, 1/3 naszych kontaktów odpada przy audytach. Bo w tych domach najpierw trzeba zrobić termomodernizację, a później instalować pompę. W statystycznie najpopularniejszych domach budowanych w ostatnich 10 latach, takich 120, 150 do 200 metrów, zużycie pompy przez sezon grzewczy wynosi między 3, 4, góra 5 tysięcy kWh. Gromadzimy dane, jeśli nam nie wierzycie, sprawdźcie na innych kanałach, ale pompa musi mieć jakość, a budynek warunki. Miały być dwie, ale jeszcze trzecia rzecz powiązana, dla nas kompletnie irracjonalna. Kupowanie urządzeń no-name bez wsparcia, serwisu i jakiegokolwiek kontaktu. Tu będzie krótka, werbalna ilustracja. Przykład samochodów. Od lat 90. wielu Polaków kupuje używane samochody z zachodu i do niedawna najczęstszym pytaniem do mechanika, który pomagał wybierać, było: a jak z częściami do niego? A jak z naprawami? To jak to jest? Kupujemy samochód i myślimy o ewentualnych awariach, a przy źródle grzewczym już nie? Naprawdę sugerujemy się tylko ceną? To na koniec powiem Państwu, cena zakupu to jest pryszcz. Pompa to nie jest obraz artysty, który kupujemy raz i wisi sobie przez pokolenia. To silnie eksploatowana jednostka przygotowana na około 20 lat pracy. Dlatego jeśli będziecie zainteresowani pompą ciepła, weźcie proszę dla samych siebie ten film pod uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Do zobaczenia.